dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się w grze Elden Ring. No i cóż, dziś jesteśmy z powrotem w twierdzy Okrągłego Stołu, gdyż okazało się, że możemy uciec stamtąd. Jej, hura, nie jest jeszcze wszystko utracone. Więc no, jestem bardzo zadowolony z tego, że tak wynikło i jak widać trochę się tutaj zmieniło, bo żar jest w różnych miejscach. No i ja w sumie to tyle, co mogę powiedzieć. Poza tym, że pomiędzy tym poprzednim odcinkiem, no, runy się trochę namnożyły. Bo najprościej w świecie przećwiczyłem walkę z tymi bestiami, a dziś zobaczmy, jak to będzie wyglądać wszystko tutaj. Z tymi takimi, ja nawet nie wiem, jak to nazwać, czy to są żar, czy coś innego. Ale tak, z tym czymś, coś nowego się pojawiło, fajnego. Może nie, chociaż jak tak patrzę, to wstępnie chyba niczego nie ma. Elviusa nic. Też nie. Co na kulisty, tak. Jego czegoś tak. O, a to ciekawe, wydawało mi się, że wykupiłem od niego te kamyki. A ty proszę, jednak nie. No dobra. No dobra. Tak więc tutaj mamy takie rzeczy. Tutaj mamy tego gościa. Zobaczymy, czy on ma coś do powiedzenia. Then the round table is soon to follow. Ah, no need to fret about that. No nie. Hold serve to put a tarnished upon the throne of Elden Lord. And if the Erd Tree needed to burn for that to happen, then the round table must go as well. A, trochę to smutne, no ale... Okej, dzięki za informację. Ah, so the secret medallions led you to the land of the Helig Tree. I'd expect to find Melania there. She who fought Radahn to a standstill. Well, if the Scarlet Rot hasn't eaten her away completely. But with the Helig Tree as it is, I suppose Mikala must already be. Ah, my apologies. Lost myself for a moment there. The information you shared is of great value. As promised, your reward. A secret rite, known only to me. You are a true fellow. All I ask is that you remain constant. Co to jest? Ochrona czarnego płomienia? Okej, podoba mi się. I'll stay at the round table for a time. I must learn all that can be taken from this place and sear it into my memory. How could I call myself the all-knowing if I did any less? Okej. Okay. Four more demigod, Mikala of the Hell Twin, Malay Luna Princess Rani, and Rani is said to have cast or here at the hall. If you should learn, I'll trade your findings for a hidden. We both desire as such. Okej, nic nowego nie ma do powiedzenia. No dobra. No dobra. W takim wypadku tutaj mamy załatwione wszystko. Jeszcze tą stronę trzeba, czy tę stronę zobaczyć i... Oj. Nie ma jej, czyli... Że coś, już nie mogę duchów ulepszać? Jeśli tak, to trochę szkoda. Myślałem nawet o tym, żeby trochę sobie ulepszyć może co niektóre. Żeby nie korzystać tylko z tego... No z mojej kopii. A tu jednak, no niestety... zepsułem. A to co, coś ty chociaż powiesz? Okej, w sumie nic nowego. Myślałem, że może coś będziesz chciał dodać, ale no, niestety nie. Tutaj nie sądzę, żeby dużo było. Bo jednak to wszystko był... Prawie cały ten obszar był zachowany za... kamiennymi mieczami, więc... trochę dziwne, moim zdaniem przynajmniej, byłoby, gdyby... postacie jakieś takie ważniejsze były tutaj poukrywane. Patrząc na to, że nie każdy może... jak to się nazywa? No, odkryć. Może w sumie tutaj są. A właśnie te postacie. A mieczy też można nie zebrać, chociaż... W moim odczuciu nie zebranie mieczy jest czymś... prawie że nierealnym, ale no. Nie będę kwestionował możliwości kogoś, kto nie umie. Jak ja. No też nie będę was ani siebie okłamywał. Nie potrafię grać w takie gry i też dużo rzeczy gubię. O, a nie, dobra, tutaj jesteś. The round table holder's burned. Raised to the ground. Don't worry.
I don't blame you. I'll continue spirit tuning just the same as before, which is why I need your help persuading Master Hugh to leave. His roots are so knotted in this place. He won't last much longer if he stays here. His shackles are broken. He's a free man now. It's high time he put the round table behind him. Okej. Okej. Dobra, czyli nadal tu jesteś. W takim wypadku... No, na pewno skorzystam. Może niekoniecznie teraz, ale zdecydowanie pomiędzy odcinkami skorzystam. A teraz jeszcze... Trzeba z nim pogadać. As I've always said, you came to challenge the demigods and their god, to slay them. And as long as you do, I will always smith your weapons. It is what I wish, to smith a weapon for you to slay a god. Okej, był nowy dialog, fajnie. Ale taką broń już wykułeś, mój drogi kowalu. Moja kosa będzie tym, co prawdopodobnie ukryci bogów. Pół bogów o życie. Teoretycznie miała już prawie okazję to teraz zrobić, ale niestety zrobię to inną bronią. You're here for... Oh, is that right? So Master Hugh won't listen to you either. You have my thanks regardless. I'll try and talk him round next time. I know he was given this great entreaty to craft a weapon which could slay a god. Though I can't help but think of it as a curse. A fearsome curse. Put on him by Queen Marika. And if that's the case, I'm not sure there's anything we can do. Dobra. To teraz, kiedy już tu jesteśmy, udało się to wszystko, to jeszcze zostały dwie rzeczy. Pierwsze, czy palce coś zrobią? Drugie, co można zrobić z tego ognistego olbrzyma? What use do you have for me now? I am a finger reader. I will remain here until their dialogue ends and the fingers speak again. Do as you please. Take whatever course seems most worthy to you. Now you may go. You'd force this tired old crone to work. Even now. Ah, harder task, master, have I never met. Okej. Okej. Zanim coś jeszcze, czy jest tutaj nowe jakieś ubranie? Chyba nie, chociaż... Ubranie weterana? Okej, co... Okej, tej zbroi nie widziałem wcześniej. Ale tak, moc wizerunku, czy coś nowego tutaj mamy, tak naprawdę, poza tym olbrzymem, bo nie kojarzę, a chyba nie, więc olbrzym. I teraz tak, rudy warkocz olbrzyma. Jakiś bicz. Macie tu nawet opis piękny. A tu w ogniu płoni. Jeden z inkantacji czerpiących moc bezpośrednio z ognia olbrzymów. Kuszące. Pewnie będę tego używał, ale czemu by nie? Wezmę sobie. Rób co uważasz za słuszne. Dokładnie. Cóż. Spodziewałem się, że to będzie już koniec, że już nie wrócę tu, że... Cały ten olbrzym i inne rzeczy będą dopiero na NG+. A tutaj proszę, jak widzicie, miła odmiana. I tak, teraz kiedy już to mamy za sobą, pora zająć się w teorii przynajmniej przyjemniejszymi sprawami poniekąd. Chociaż zaczynam od czegoś totalnie niepotrzebnego. Ale chcę wam to pokazać, chcę to sprawdzić ostatecznie też dla siebie, bo no, nie będę ukrywał, nadal się tym nie zajęłem. A no, a warto by było. Chyba tutaj on był? Tak. Tak śmierci. Tak jak wspominałem, tutaj też był. Bardzo słaby. W porównaniu z tym, z czym walczyliśmy do tej pory, ale no, chciałem po prostu wam go pokazać ostatecznie. I może nie warto celować w jego głowę.
No i pokonać, żeby zobaczyć, co tutaj się dostanie za niego. O ile cokolwiek. Nie sądzę, żeby to było cokolwiek istotnego, no ale... Drewny miecz z niebieskimi piórami. Okej. Okay. Zaraz się zobaczy, tylko jeszcze tutaj dwa trolle idą, to... Wyeliminuję je, żeby móc spokojnie czytać opisa. Nie płakać, że zaraz zginę. Nie, tylko jeden raz, dobra. Drewny miecz z niebieskimi piórami. Sądząc po stylu, to podejrzewam, że to będzie tutaj i zwiększa obronę fizyczną, gdy punkty życia znacząco spadną. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Okej, okay, nie wiem, czy jest coś więcej do dodania, bo to okej. Okay. Co dalej? Tak myślę i myślę i myślę. Ni cholernie mam pomysłu, co teraz. Jeśli jest cokolwiek jeszcze tutaj do zrobienia jako tako, no to teraz, w tym momencie. No niestety, nie kojarzę niczego takiego, więc... Chcę. W tym momencie chyba... Głośno nie mogę powiedzieć, że idziemy do świętego drzewa. Przynajmniej na razie. Co będzie później, to się przekonamy. No i witamy w... Patrzcie, płonie. Fajnie, że jest takie... Powiedzmy, a jakby to najlepiej nazwać, sekwentność, to może to jest to? Chociaż nie jestem pewien, czy to to słowo, którego szukam, ale także, no to może tak, może to to. Ale ogólnie właśnie chodzi mi o to, że tak, no podpaliliśmy drzewo, to widać, że drzewo płonie. Fajnie. I teraz tak, 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 tak. Nie chcę otrzymywać tutaj ciosów, bo każdy cios może być tym, który mnie zabije. A jednocześnie nie chcę tutaj łazić, bo znajdźki. Rozumiecie? No, znajdźki. Lubię znajdźki. Okay. W sumie nie poprzemyślałem tego, a mogłem jeszcze zaklęcia się pozmieniać, więc też. Pójdziemy z tym, co mamy. Dobra, dobra. Mój główny cel oczywiście tutaj to będzie nie spaść. Wysłannika. Nie wiem, czy mieliśmy już takie, czy nie. Jeśli tak, to... Okej, mamy kolejny, jeśli nie, to... Przynajmniej wiem, jak się ci wrogowie nazywają. A nawet jeśli mieliśmy to, to... Mieliśmy wcześniej, to i tak teraz się dopiero dowiedziałem, bo... To najszczęściej... Najprościej w świecie nie pamiętałem tego. Więc albo sobie przypomniałem, albo dopiero się dowiedzieliśmy. I dobra. Leziem dalej, po tym labiryncie. Jak teraz mi zastanawiam... Nie lubię takich labiryntów i... Jaki jest cały cel tego drzewa? Poza tym, jak sam mówił ten gościu tam... Super, śmierć. Prawdopodobnie gdzieś tu może znajdziemy malenie. Ale nadal no, celu tego drzewa samego w sobie... Nie znam. Nie wiem, po co powstało, czym ono jest. Nic. Poza tym, że jest święte drzewo Miqueli. Jeśli dobrze kojarzę, chyba brata Maleni. Jakoś tak. Aj, dobra, to możemy wyrzucić. Tak, 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 tak. I zamiast tego wezmę sobie podstawę ofensywną. Czyli... prościej we świecie, jak to się nazywało, no... Uczni błyskawicy, tak. Najlepsze, co mam do zaoferowania. Chodzi o trafianie wrogów. Przez to, że w większości przypadków, przy czym podkreślam, w większości, nie zawsze, jest ona po prostu nieuniknialna, że tak dziwnie to nazwę. Znaczy mówiąc, wrogowie jej nie unikają. Całkowicie. I teraz jeszcze, jak tak patrzę na to miejsce, to pomiędzy to, że nie dostać tutaj jakoś super dużo, bo tylko 1000 coś za jednego, w moim odczuciu jest to dobre miejsce do farmienia run. Nawet. Jak dla mnie jest. Więc jeśli bym kiedyś musiał farmić pewnie jakieś runy czy coś, co... Przyjść. Ewentualnie. Teraz tak, tu jest to najgorsze miejsce, w którym ostatnio padłem. Więc czy włócznia błyskawic zaszczyci mnie może skutecznością? Nie. Jak nie brakuje jej zasięgu. A to oznacza mniej więcej tyle, że muszę
bardzo ostrożny, żeby nie stracić tych run. Więc najprościej w świecie poszarżuję przed siebie, żeby je odzyskać. Zanim coś dalej będę robił. No i niestety, nie zdążyłem nawet się napić butelki. Ale... dobra, widzę podejście do tych wrogów. Widzę co. I niestety będę musiał to wykorzystać jako... jako jedną trasę, żeby się ich pozbyć. A jako, że nie chcę stracić moich 250 tysięcy, bo już za dużo tego potraciłem. No po prostu... a, halo, postać. Silny atak, proszę. Dziękuję. To po prostu właśnie bierzemy gałązkę kolejną. A nuż się okaże ona konieczna. Chociaż wolałbym, żeby nie była, bo nie lubię aż tak lamić ciągle umierać w Elden Ringach czy innych grach. Dobra. Nie! Nie wierzę! Nie wierzę! Nie! Ale takie. Co by tu mówić, nie mówić, jeśli chodzi o Soulsy czy Elden Ringa, to... nawet takie umieranie, chociaż irytujące, to nie jest najgorsze. Bo tak, jeśli mam być całkowicie szczery, to przynajmniej tutaj śmierć oznacza powrót do punktu kontrolnego. Potencjalną utratę różnych tam swoich rzeczy. No ale jednak, nawet jeśli to się stanie, to można tu łatwo właśnie powrócić, ewentualnie odzyskać. Nie jest tak źle, jak w co niektórych innych grach. To nie mówię konkretnie nowszych, starszych, po prostu. Jako zwykły przykład mogę podać chociażby zwykłego Dragon Age'a. Dark Souls, nie. Bo jak mówiłem, Dark Souls jest tak samo, nie wiem czy mi przyszło teraz do głowy. Ale tak, Dragon Age'a, Gothica. Czy jakąkolwiek w sumie inną grę, która wam przyjdzie do głowy prawie. Bo większość gier tego typu, przynajmniej tych takich, wiem, że starszych i część nowszych też. Właśnie, no ma takie dosyć, powiedziałbym, że klasyczne podejście do zapisów i tym podobnych rzeczy, więc trzeba zapisać jak jest się mną i się zapomina o zapisywaniu co chwilę, co 5 minut, czy nawet częściej. To potem jedna śmierć potrafi cofnąć o kilka godzin rozgrywki. Ewentualnie, jeśli nie o kilka godzin, to nawet o pół godziny. Na to jednak potrafi być dużo. Więc tak, system, który jest tutaj, jest znacznie lepszy dla mnie, chociaż nadal nie lubię tracić takich rzeczy. Papa! Dobra. Jest ta trójka? Nie, chyba idę gdzie indziej. A może to oni? Zresztą co za różnica. Oni, nie oni, i tak trzeba się tego pozbyć. Okej, to nie oni. Tu jest dwóch małych, jeden duży, tam było... trzech małych. Okej. Zaraz pewnie zginę. Głównie dlatego, że chciałem się pobawić w wrzucanie w nich włóczniam błyskawic. Co ciekawe, błyskawice nie są zbyt dobre na nich. Chyba. Z tego co widzę. Już lepsza jest ta... jak to się nazywa? Moja kosa, która ponoć miała być według niektórych, przynajmniej jak prywatnie z nimi rozmawiałem, niezbyt dobra, przez to, że święte obrażenia są najgorszym typem ze wszystkich możliwych typów obrażeń. Nadal nie wiem, co oni mają do tego. Ja tutaj naprawdę nie czuję żadnych problemów. Głowa mówiąca, kochanie moje. Aż przetestuję to, bo takiego tekstu jeszcze nie znam. Bo witaj, dziękuję, proszę pomóż, było, ale kochanie... bierzmy się do tego, nie znam, ale kochanie moje, to też nie znam, więc... okej. Po prostu moje bylowe. Okej. Naprawdę nie wiem, co o tym myśleć. Jaki jest cel takiej głowy, bo jeszcze... bierzmy się do tego, proszę pomóż, witaj, czy coś... zrozumiałe, ale... mój kochany, to tak trochę... naprawdę no nie czuję powodu. I dobra, mrówka. Oczywiście. Już na mnie trąbią znowu, więc muszę być w ciągłym ruchu. I chyba znalazłem właśnie to miejsce, do którego chciałem się udać.
bardzo precyzyjnie trzeba gałką tutaj ruszać, ale jeśli damy radę, to chyba się pozbędziemy tamtej wrednej trójki. Niestety, zanim tamto jeszcze tutaj, jest spora ofensywa w moim kierunku, więc no nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale się na nich zemszczę przynajmniej, bo już dotarłem. Dobra, dobra. Okej. No niestety przeżył. Niestety przeżył. To teraz dostanie nawet z błyskawic. Bo nie interesuje mi to, że nie są najskuteczniejsze. Muszę się go pozbyć, a błyskawce co jest najszybsze, co mam. Przynajmniej tak mi się wydaje. Może kamień byłby szybszy, ale... No, jeśli mam być całkowicie szczery, to... Nie przygotowałem kamienia, bo o nim trochę zapomniałem. Teraz dopiero sobie przypomniałem, że kamień istnieje. I teraz tak, tu są znów te kwiaty, nie lubię ich. Tak całkowicie ich nie lubię. Są po prostu... Delikatnie rzecz nazywając irytujące. A poważnie nazywając... Przeszkadzają i mam ich dosyć, bo są wszędzie. Ani nic z nich fajnego nie ma, ani nic najcięższego niczego nie bronią. One są tylko po to, żeby irytować. Dosłownie. Ej, i jesteśmy teraz na naprawdę niebezpiecznej sytuacji, bo... Nie mam butelek! Dobra. Straciłem ostatnią gałąź. Nie wiem, na co wydawać te runy, ale... Jak już straciłem ostatnią gałąź, nie wiem, jakie typy obrażenia też biją. Więc... Większy też tak dużo. Dobrze, te takie tutaj to zwiększą znacznie, ale... Dobra, wezmę to nawet. Na pewno to nie jest fizyczne i... Teraz tak. Nie wiem, na co bym chciał to wydać. Ale nie będę myślał nad tym. Okej, mam 3 poziomy tylko. To nie jest najlepiej, ale też nie jest najgorzej. Dalej we wiarę? Nie bym mógł, tylko... Ja potrzebuję więcej niż 45. Nie. Mógłbym niby trochę siły, żeby... mieć tą 16. Żeby kosę móc bez żadnych pomocy nosić. Dobra, w sumie tak zrobię. Znaczy 15 to też już dobry wynik. Tylko jednego i tak, wiem, że zwykły run Godrika, który nadal noszę, jest nieaktywny, by wystarczył. Ale naprawdę nie chcę polegać na runach czy na talizmanach, żeby móc korzystać z czegoś. Żeby coś było mocniejsze, oczywiście. Ale żeby móc w ogóle korzystać, to jest zbyt ryzykowne. I wiem, że mówię to mając 45 wiary, mając inkantacje, które wymagają 50, które chciałem używać, przynajmniej tak się nie kojarzy. Ale no. Po prostu... Wiara jest i dobra ze względu na skalowanie mojej kosy. I przydatna właśnie dla inkantacji, a siłę... Szczerze mówiąc, siły nie potrzebuję, więc... Wolę mi tą 16 móc zwolnić sobie miejsce na inną... na inne akcesorium. Ewentualnie nosić je tylko po to, żeby używać jakichś innych broni, które tam ewentualnie jeszcze chciałbym mieć. Bo tak, prawdopodobnie wcześniej czy później trzeba będzie powrócić do może trochę zaniedbanych i zapomnianych przeze mnie już mieczy. Jak ten od Czarnego Ognia, albo ten od sędzi Ricarda, czy jakby tam było od Wonsha. Właśnie w sumie a propos tego. To jest dobry pomysł, żeby do tego wrócić. A mam 22 siły. Jeszcze będzie duży ciężar wtedy, a mamy siły 20. Dobra, zaryzykuję. Wrogowie są naprawdę wredni, a nie mogę po prostu sobie pozwolić na marnowanie wszystkich butelek, więc chwilowo kosę odkładamy i zobaczymy. Zobaczymy. Oczywiście. Tylko odłożę kosę, to musiałem mrówkami przyjść na plec. Ale szczęście, że mam jeszcze talizman i włócznie błyskawic, bo gdyby nie to, co teraz bym był... powiedzmy, że... w bardzo kiepskiej sytuacji.
Pomyśl, że zaraz tak zginę pewnie. Tak. Tak. Zaraz szybko się tego pozbędziemy, wyciągnę miecz. Ten cały bluźnierstwa czy jakoś tak. I teraz tak. Pięść nie ma co bić. Niestety, nadal bije tu minimalne obrażenia. A szkoda, myślałem, że może będzie to ciekawie właśnie zrobione. Tak jak to miało miejsce. Naprawdę? Nie. Nie, no, proszę cię, gro. Nie przesadzaj. Tak czy jak biorę. Biorę bluźniercze ostrze plus 8. Zmarnuję jeszcze jeden odłamek. Przy czym podkreślam, jest to ostatni, który jestem skłonny dzisiaj zmarnować. No i idziemy znowu szukać nie wiem czego. I tak, no. Ciężko mi stwierdzić teraz, czy bije podobnie, czy lepiej. Chciałem tylko podnieść przedmiot. Nie. Ja tylko chciałem podnieść przedmiot. 40 parę tysięcy poszło. Na całe szczęście jest to nadal mniej. Ale tak, skoro jest taka sytuacja. A jak mówię, chcę z tego skorzystać, trudno będę korzystał, tak? Przez co będę bardzo podatny na obrażenia. Teoretycznie. Ale może będzie to skuteczniejsze. Super. Po prostu. Raz, dwa. Czego ja tu dostaję obrażenia? Ktoś mi to wytłumaczy? Bo nie rozumiem. Dobra. Sam se spadł, więc fajnie. Nie muszę się tym przejmować już. I... no szczerze powiem... ja też daję radę ten miecz. Chyba nawet bije więcej faktycznie. Potencjalnie bije więcej, więc tak. Tak, może jednak to jest fakt, że to kosa nie jest najlepszą bronią. Ale nadal bije 400 coś, co nie jest wcale takie złe czy małe. Okej, no. Jest. Przyznaję, fajnie się też nim walczy, nadal. A to nikłe leczenie, które dostajemy, jest dobre, jeśli będę umiał unikać części obrażeń czy ataków. W sumie, jeśli tak by to połączyć jeszcze z czymś, to powinienem sobie zarzucić w sumie, teraz szybko. O nazwie Żywotność Bestii, to jakoś to poradzimy sobie bez nadmiernego używania butelek. Jakoś to będzie. I tak, jeszcze wezmę tarczę na wszelki wielki, żeby móc się ewentualnie zasłonić przeciwko czemuś tam. I lecimy. Aha, super, nie trafimy kwiatka, jeszcze dostanę zaraz zgniliznę. Okej. Albo ci duży zawsze tak rzucają mnóstwo tych baniek, albo nie wiem co. Ale za dużo tych kwiatków. I tutaj jeśli mam pastylek, to już po mnie, szczerze. Więc szybko, czy mamy pastylki antyzgniliznowe? Mamy. Więc łykamy. Zapalam lampę, bo zapomniałem o niej jak zwykle. Stąd, gdzie dalej w sumie? Tak, jakoś tam spaść? Pewnie będzie śmierć. Ale no. Dobra, jednak to nie jest śmierć. Jej. Wajcha? Oczywiście zacięty mechanizm, bo jakby inaczej nie możemy mieć łatwo. I tak, widziałem tam miejsce łaski. Wiem, że do niego powinien najpierw iść. Wiem, że jestem miłopem, bo tego nie robię. Ale no, trudno się mówi. Ja chcę zobaczyć, dokąd prowadzi to. Drabina. A. Po prostu w takie miejsce. Dobra. A to jedziemy. Jedziemy. Miejsce łaski. Już mogę powiedzieć, że nie podoba mi się to miejsce ogólnie. Jeśli chodzi o sam sobie... jakby to nawet wyjąć. Wystrój, urok przeciwników, którzy tutaj otrzymujemy. A
Ale z drugiej strony nie jest też aż tak strasznie okropnie, bo moja broń jest wystarczająco silna, żeby sobie poradzić. Przetestowałem, jak działa ten mieczyk, to teraz szybko łączymy się z powrotem na kosę. Bo nie jesteśmy już w tamtym wrednym miejscu, chcę zobaczyć też, czy naprawdę kosa bije dużo mniej niż to. I tak, oczywiście wiem, że jest różnica, że kosa jest na 10, a tam jest na 8 dopiero. Ale no, nadal, nie sądzę, żeby to było takie dobre i... Nie, bije więcej. Ale jeśli mój malnie więcej czy coś, no ale to jednak nadal jest więcej. Oczywiście, będzie namierzać wszystko, tylko nie to, co trzeba. Skłamałbym, jeśli bym powiedział, że się tego nie spodziewałem. Ta lokacja jest po prostu masakryczna. No ale tak, skoro moje informacje wcześniejsze potwierdzają, że tu może być malenie. Ten gościu też, ten wszechwiedzący, wszystko wiedzący, czy jak mu tam też mówisz, tu może być malenie, no co? Muszę po prostu. Muszę po prostu tutaj iść. Przecież zanim malenia to jeszcze... Jeszcze w sumie jest jedna rzecz, którą powinienem się zająć, ale... Jakoś tak... najprościej w świecie, nie wiem. Gdzie tego szukać? Inaczej mówiąc, gdzie teraz... Milicenta? Mhm. Znowu się pojawił skądś. No bo muszę być szczery. Jeśli chcemy pozbyć się tego płomienia, to musimy znaleźć Milicentę i wykonać jej wątek. I to w sposób taki trochę... Jakby to nawet jej określić, sprzeczny z tym, o co będą nas prosić. Bo, no tutaj, jak mówiłem, mam spoilery bezpośrednie, ale... Chciałem ich, byleby tylko móc jak najlepiej sobie z tym poradzić, bo... Nie ukrywam, czułeś się trochę oszukany. Chodzi o to wszystko i... Tak. Wiem, że tu zaraz ten znowu czerwony przyjdzie. Ale się tym nie będę przejmował. Dobra, wiecie co? Ja na tym może lepiej skończę. Tak, ja na tym skończę. Nigdzie dalej nie idziemy, nic więcej dzisiaj nie robimy. Ewentualnie tylko chcę sprawdzić, czy... może wyjątkowo... Będę w stanie wam... jak to się nazywa... Pokazać, o co chodzi. Czy ten dialog już się pojawił tego, kogo miał się pojawić. Bo nie jestem pewien... Moim zdaniem powinien być, ale no... Jak mówię, nie jestem pewien, więc nie będę był tak, jest, nie ma. A wolę sprawdzić, żebyście w pełni wiedzieli, o co chodzi. Bo, no, bo czemu by nie. I no, jeśli też ktoś myśli, że teraz jestem trochę taki już wymęczony, że mniej mówię, czy coś tam jeszcze mniej ma to sensu niż zazwyczaj, to tak, trochę mnie wymęczyły te spadki wieczne. Podobne. I teraz tak, piesa lepiej się pozbądźmy, bo inaczej on by tam przeszkadzał. Na całe szczęście dużo nie bije i... Jest! Dziad w swojej szopie. Okej. Okay. Czyli jednak tego jeszcze dialogu nie ma. No dobra. No to cóż, jak będzie, to wtedy wam go pokażę. Będę tu jakiś czas zaglądał. A póki co tak, na tym kończymy. W następnym epizodzie prawdopodobnie będziemy dalej łazić po tym drzewie. Może pomiędzy tym a następnym jeszcze trochę dofarmię sobie runów czy coś, żeby podbić tą siłę sobie już czy ten jeden punkt. Może dwa. Bo w sumie nie ukrywając, jeden byłby fajny, bo bym nie musiał już nosić nie musiałbym nosić tych dwóch rzeczy, żeby korzystać z tego. Znaczy ten dwa właśnie, a jeden pozwoliłby mi kosę bez niczego. Jeszcze się zobaczy. Ale tak, póki co kończymy. Jak już mówiłem, więc trzymajcie się, no i hej, hej.